Siemaneczko, witam was, tutaj Bublantowski z nowym gliczem GTA 5. Na samym początku witam i pozdrawiam wszystkich oglądających. Na tym odcinku pokażę wam, jak zamrozić sobie czas, żeby można było robić to solo kopiowanie samochodów. To bardzo łatwe solo kopiowanie samochodów. Cały czas, dzięki temu gliczowi, zawsze będziecie mieli noc, zawsze będziecie mogli respić te pasażerki. Także przechodzimy do glicza. Idziemy na fabułę. Jak jesteśmy na fabule już, klikamy menu interakcji. Zjeżdżamy na sam dół, wchodzimy w tryb reżyserski. Jak jesteśmy tutaj w trybie reżyserskim, odradzamy się w tej przyczepie. Jak będziemy już w tej przyczepie, idziemy w ustawienia. I na samej górze mamy porę dnia. I tam, gdzie mamy porę dnia, trzeba ustawić sobie północ. Także ustawiamy sobie tutaj północ. A ja już teraz, jeżeli podoba się wam ten nowy glitch, który ułatwi wam zarabianie kasy, zapraszam cię do kliknięcia łapeczki w górę już teraz. Wszystkich nowych widzów zapraszam do kliknięcia subskrypcji, włączenia powiadomień i ustawienia sobie powiadomień w opcji każde. Jak ustawimy sobie już tam tą porę dnia na północ, wchodzimy do trybu reżyserskiego, było widać, klikam tryb reżyserski, teraz wchodzę tutaj na tryb reżyserski. Jak jestem już tutaj w trybie reżyserskim, znowu otwieram menu interakcji i teraz jest bardzo ważna sprawa po otworzeniu menu interakcji. Tutaj na samym dole w prawym rogu zapali się wam tutaj ta opcja i u mnie Y to jest zamruź czas. Musimy nacisnąć na Xboxie Y, na PS4 jest to trójkąt, a na PC-cie będziecie mieli napisane odmróź czas i co tam trzeba kliknąć i to właśnie musicie kliknąć, tylko musicie się jeszcze najpierw upewnić, że tutaj jak otworzycie menu interakcji, pora dnia to jest północ. Także robimy właśnie to teraz. Jak widać, ja już to kliknąłem. No i teraz sprawa już jest banalnie prosta. Teraz musimy dać start. Na PS4 jest to options. Tam, gdzie będziemy mogli sobie wejść w mapę, tylko nie wchodzimy w mapę, tylko dajemy właśnie ten start lub options. Otwiera się nam właśnie tutaj te menu, które teraz widać. Wchodzimy w zakładkę gra, następnie wchodzimy w czytaj grę i wybieramy jakikolwiek zapis, który mamy prędzej stworzony. Każdy ma co najmniej jeden zapis, także nieważne, które wybierzecie. No i wczytujemy się teraz już do fabuły. Także sprawa jest tutaj banalnie prosta, bardzo fajny glitch, pozwoli wam zarabianie tej kasy cały czas. Dzięki temu będziecie mogli robić nielimitowaną kasę w GTA 5. Także ten glitch działa również na PC-tach, bardzo fajna sprawa. Także wczytujemy się na fabułę. Jak wczytamy się tylko na fabułę, tutaj będziemy robili kolejne kroki. A po wczytaniu na fabułę sprawa jest już banalnie prosta. Dajemy start, czyli options na PS4, wchodzimy w online i wybieramy sesja dla zaproszonych. Przechodzimy na sesję dla zaproszonych i proszę bardzo, jest petarda, odradzamy się, jest północ, mamy północ, jest w nocy. Słuchaj, jest taka jeszcze sprawa, mój drogi kolego, jeżeli byś się odrodził i jest dzień, musisz iść na kreatora i wrócić z powrotem do gry. Bo może być tak, że się po prostu wczytasz na sesję, jak będzie dzień i czas zamrozić ci się podczas dnia. Dlatego trzeba iść wtedy na kreatora, wrócić z powrotem na sesję dla zaproszonych i będzie na przykład 2-3 godziny później. Jeżeli będzie ciągle za wcześnie, znowu trzeba iść na kreatora, wrócić z powrotem na sesję dla zaproszonych i możliwe, że wtedy już będzie północ i będziecie mogli robić tego glitcha. Jeżeli podobał ci się ten glitch, zapraszam cię na filmiki, które już wkrótce. Bublantowski, wasz ziom, elo!